Szanowny panie marszałku. Marszał Ur, elnök úr. Serdecznie witam na zamku w Krasiczynie, na spotkaniu z młodzieżą z Polski i z Węgier, która przybyła tutaj przed 2 dniami. Uczestniczyła w różnych spotkaniach i zajęciach związanych z naszymi krajami, z Europą Środkową, z Unią Europejską. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. W tym momencie przez kilkadziesiąt minut podejmiemy temat, kto wie, czy nie najważniejszy, czyli temat drogi życiowej, który każdego z nas dotyczy w sposób bezpośredni. Już kilkadziesiąt, w latach 80. zdecydowały się czynnie zaangażować w życie publiczne swoich krajów i odcisnęły na życiu publicznym swoich krajów bardzo istotny znak, istotny wkład w bardzo wielu funkcjach, które pełniły w swoim życiu. I chciałbym, żeby ta nasza rozmowa, będzie możliwość zadawania pytań. Ja rozpocznę od takich prostych, życiowych kwestii, trzech pytań, a potem każdy z państwa będzie miał możliwość, może nie każdy z państwa, ale niektóre osoby będą miały możliwość zadania pytania panom marszałkom, panom przewodniczącemu. Proszę z tego skorzystać. Jeśli panowie pozwolą, to przyszedłem do pytania. Pytanie numer jeden, czy kwestii numer jeden. Kto w panu w życiu wywarł największy wpływ w tym okresie właśnie młodości, w okresie szkolnym, na późniejszą życiową ścieżkę, na późniejszą karierę? Żeby było sprawiedliwie, to udzielę głosu w kolejności alfabetycznej, ponieważ literka Y znajdująca się po K jest szybciej niż w alfabecie łacińskim niż literka U. To poproszę pana przewodniczącego Laszlo Kövér-a o odpowiedź na pytanie. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi Kuchcińskiemu i panu Szymanowskiemu za możliwość, że możemy się spotkać z państwem. W imieniu węgierskiej delegacji bardzo serdecznie witam wszystkich. Widzę, że jest was więcej niż krzeseł na sali. Mam nadzieję, że na stojąco również będzie ciekawe uczestniczyć w tym forum. I pozwólcie mi państwo, że bym podziękował z Węgier za udział delegacji młodzieży węgierskiej. I teraz w odpowiedzi na pytanie. Dobry Bóg wie, co czyni z człowiekiem. Człowiek nie zawsze wie, co czyni z nim Pan Bóg. I to na końcu się okazuje. I przeprowadza go przez takie drogi, które do publicznych ról publicznych i żeby takie podejmowanie i zupełnie inaczej niż to, co z jego samemu w głowie by powstały, inaczej niż pomysły. W mojej rodzinie mój tato, mój ojciec był stolarzem, który pomiędzy 2 wojnami był socjaldemokratycznym działaczem w moim miasteczku. To było takie miasteczko od Balatonu około 50-60 kilometrów na północ położonym, które było nazywane miastem rebelianckim w komunistycznej nazewnictwie, ponieważ mocne centrum z liceum reformowanym, kalwinistycznym i 21% jest wynosiła mniejszość reformowanych kalwinistów i już w XIX wieku ta mniejszość spowodowała, miała duży wpływ i znalazłem się w takim gronie uniwersyteckim, że opatrzność mnie skierowała na takie miejsca, gdzie już od samego początku miałem szansę na to, że o ile mnie interesuje, a mnie przecież interesowało,
to żebym się dowiedział więcej o aktualnym stanie węgierskiego społeczeństwa, zarówno o jego przeszłości, które przeprowadziła mnie w to miejsce, gdzie wtedy byliśmy, się wtedy znajdowaliśmy, i te perspektywy, które oficjalne nauki za czasów komuny, które dawały człowiekowi, to nie było, to nie wystarczało, to było mało. I te wszystkie kontakty w akademikach, to były legalne struktury, ale rządowe, partyjne kręgi nie przejmowały się tak wnikliwie, bo myślały, że wyjdzie z głowy młodzieży, wypadnie później z głowy im te głupoty, którymi się zajmowały. To wszystko dawało mi, napełniało mnie, zarówno ja, jak i cała moja generacja po ukończeniu studiów. Wtedy jeszcze nie myśleliśmy o końcu systemu komunistycznego, o transformacji nie myśleliśmy. Na początku lat 80. niewiele po wprowadzeniu stanu wojennego nie myśleliśmy, ale wiedzieliśmy, że to jest naszym obowiązkiem jako inteligencji. Tej 8-10% społeczeństwa, należąc do tego, te osoby, które mogły uczęszczać w szkolnictwie wyższym, myślę, że to jest nasz obowiązek wobec naszego środowiska, że jak wrócimy do naszego miasteczka rodzinnego, czy znajdziemy pracę w innym miejscu, to nie tylko mamy być dyplomowanymi specjalistami, ja kończyłem prawo, żeby nie być zwykłym prawnikiem w jakimś przedsiębiorstwie, czy w jakimś biurze prawnym, czy gdziekolwiek indziej, lecz być dla swojego środowiska częścią tego grona elitarnego w swoim własnym środowisku, i żeby można było przejąć od nas również. To było takie poczucie arystokratyczne, ale również jednocześnie było to też takie poczucie trochę takiego bycia ważnym. I w stosunku do tego nagle, przypadkowo zdarzyło się nam, nie planowaliśmy tego w żaden sposób, w najbardziej odpowiednim momencie przyszło do nas transformacja między 85 a 90 rokiem. Ten okres, kiedy już można było widzieć, że system komunistyczny się skończy. To pytanie, czy my dożyjemy, czy tylko w naszym wieku już późnym, starym dopiero dożyjemy. W 89 roku utworzyliśmy Związek Młodych Demokratów. Wielokrotnie pewnie wam też opowiedziano nam, Wacław Felczak w formie. On był wtedy, kiedy podczas takiej rozmowy w akademiku rozmawiał o swoich w latach 40. o swoich działaniach i zadał nam pytanie. I dlatego i Związek Młodych Demokratów również nie zaczęło się jako utworzenie partii. W 88 roku to było wobec starszych generacji, chcieliśmy pokazać, że wykorzystując drobne furtki w tym ówczesnym systemie komunistycznym, można utworzyć partię legalnie, ponieważ jeśli można młodzieżową organizację, to można również i partię utworzyć. W ten sposób my się znaleźliśmy w transformacji, w wir transformacji. Kiedy pierwsze wolne wybory zostały wypisane, to Fidesz ruszy, było pytaniem, czy Fidesz ma startować. Nie ma jeszcze jednej młodzieżowego ruchu z organizacji młodzieżowej, który po rewolucji na pierwszych wyborach legitymizowanych osiągnąłby wybór, bo młodzież jest wtedy spychana na bok, bo przychodzą starsi, bardziej doświadczeni. Podczas rewolucji na ulicach sprawdza się dobrze, ale starsi mają taką mentalność. My przeżyliśmy te wybory, my nie podłączyliśmy się do żadnej innej partii i startowaliśmy samodzielnie. 386 posłów, 22 nas dostało mandaty i dwa indywidualne mandaty. Józef Sajer, a ja również wygrałem jako indywidualny mandat posła. I wtedy stanąłem już na takiej indywidualnej ścieżce. I przez
nigdy nie planowałem tego. I w czasie mojego dzieciństwa, ani później w czasach studenckich, nawet wtedy, kiedy zdecydowałem się na indywidualny start w wyborach, to nie ja decydowałem o tym, że chcę zostać posłem parlamentarnym. Tą decyzję podjął za mnie Pan Bóg. Teraz jestem już w stronę, do środka, nie na zewnątrz. Związek Młodych Demokratów tu się nazywał na początku, teraz nazywam się Fidesz, Związek Obywatelski. Pięć członków tej delegacji najstarszej jest, pięć członków wciąż są posłami, czyli poza mną jeszcze cztery osoby są członkiem tego najstarszego prezydium. I powoduje różne podejmowane decyzje. On kształtował się w domu rodzinnym. W domu rodzinnym, gdzie, jak pamiętam, trochę osobistych wspomnień, dziadek, gdy przychodził do mojej rodziny, to opowiadał, jak to bił się z bolszewikami. W 18 z Budionnym i tak dalej, i pokazywał ręcznie, jak to robił. To było dla młodego chłopaka kilkuletniego ogromne przeżycie. Jak to można skutecznie, tak jak żeby nie wspominać Kuszyna, można skutecznie radzić sobie z obcym. I to, proszę Państwa, pozostawało później. Chociaż żyliśmy w sytuacji, w reżimie, który no, uniemożliwiał opowieści normalne i normalną naukę historii. Trzeba było dokonywać różnych sztuczek bądź ukrywania się. A w Przemyślu, bo w Przemyślu urodziłem się, Przemyśl nie był miastem jakimś ważnym ośrodkiem opozycji. Natomiast rzeczywiście w każdym, można powiedzieć, pokoleniu byli ludzie bardzo ciekawi, niekonwencjonalni, którzy stawali w obronie swoich wolności. Później nazywaliśmy to niepodległością, ale w latach 70., w 80. opozycja, nie słowo, ale wolność i sprzeciw wobec komunizmowi, wobec tym działaniom, to był oczywisty. Mój tata może zaszczepił mi taki szacunek, czy bardzo duże otwarcie wobec drugiego człowieka. To związane jest także chyba z tym, że pochodzę z rodziny wysiedlonych, przesiedlonych ze wschodu. Państwo pewnie, część z Państwa zna te okoliczności. W 1944 roku trzeba było uciekać w wielu przypadkach. To nie tylko chodziło o bolszewików, tylko o różne inne formy ludobójstwa.
które tam działy się, część rodziny została w Przemyślu, myśląc, że wróci. Ale jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Ale tato mój był od początku, gdy można było organizować poza cenzurą, bez przymusu i bez kontroli, organizować się, organizować działalność, czyli od 1989 roku z organizatorów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów. Później ta nazwa rozwinęła się na Kresy Południowo-Wschodnie z otwartością na wszystkie różne nacje, narody, myśląc o pozytywnym budowaniu, dobrym budowaniu współpracy. I to chyba pozostało. Inni moi członkowie, moi wujowie, jeden z tradycją służby w KOPie, w Korpusie Ochrony Pogranicza, potem Powstanie Warszawskie przez Oflag w Wielkiej Brytanii zawędrował i tam pozostał do śmierci, ale też bohatersko opowiadał swoje dokonania. Inny, jako młody chłopak, wywieziony na roboty do Niemiec. Stamtąd uciek, jeszcze znalazł się przez obozy szwajcarskie w armii Andersa, w drugim korpusie i potem wstąpił do klasztoru, do zakonu. A więc służba drugiemu człowiekowi była niejako wpisana w naturę mojej rodziny, czyli powiedzmy, można powiedzieć dzisiaj takim językiem współczesnym, dobro wspólne miało bardzo ważne znaczenie. I to kształtowało mnie w następnych latach, a więc gdy oczywiście środowiska młodzieżowe, wolnościowe, można powiedzieć, w latach 70. bardzo ciekawe środowisko w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wówczas KUL był, jak to mówiono, jedynym uniwersytetem prywatnym, gdzie wolno można było głosić swoje poglądy od wschodnich granic Niemieckiej Republiki Federalnej aż po Władywostok. Więc tam poznałem kilku Węgrów, którzy tam studiowali, Bułgarów, także ludzi różnych wyznań niechrześcijańskich. Takie otwarcie się wobec drugiego człowieka, ale jednak zasada, że działamy w oparciu o fundamenty najbardziej dla nas przyjęte i zrozumiałe. Wolność, potem mówiliśmy o niej niepodległość, ona zawsze towarzyszyła. I w latach 80. z natury rzeczy przyszła opozycja. To niejako jest wpisane w naszą historię. Ja zaangażowałem się w środowiska opozycyjne jakby po części trochę jeszcze z czasów lat, chociaż bardziej z obserwacji, środowisko spotkań, Piotr Jegliński wówczas już na emigracji i tak dalej. W 80. W gruncie rzeczy w Przemyślu, dzięki arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi, gdy przyszedł stan wojenny, gdy już nie można było w Solidarności działać legalnie, arcybiskup Tokarczuk był taką osobą, która dawała impuls, która niejednokrotnie mówił nam, że jego powiedzeniem, jego działaniem jest primum non nocere. Nie przeszkadzać, jeżeli jest słuszna droga. Wobec wszystkich, wobec działaczy ruchów ludowych. W środowisku byłem ogrodnikiem, wówczas środowisko opozycji rolniczej stawało się jasnym, takim naturalnym obszarem działania, ale podziemna solidarność również. No i środowisko ludzi kultury niezależnej. Bardzo interesujące, bardzo ciekawe kontakty właściwie z całym światem, Stany Zjednoczone, Australia, Afryka Południowa, proszę sobie wyobrazić, takim wybitną postacią, która nas inspirowała,
zachęcała do poznawania kategorii konserwatyzm, republikanizm i tak dalej, był Roger Scruton oczywiście i jego środowisko, Fundacja Jagiellońska i inne środowiska. Także to nas kształtowało, a więc ta różnorodność, ale zawsze w tle czy na fundamencie, można to powiedzieć dzisiaj, chrześcijańskiej koncepcji natury człowieka. A więc człowiek jest odniesieniem naszych działań, prawda? I więc jeżeli myślimy o wspólnym działaniu jako opozycja wobec reżimu, ale także potem, gdy budowaliśmy niepodległe państwo polskie z trudem od 1989 roku, wielu z nas nie zgadza się z decyzjami Okrągłego Stołu czy z pierwszymi wyborami częściowo wolnymi 4 czerwca 1989 roku, ale jednak budowaliśmy niepodległość i wolność. To zawsze miałem odczucie, że to, co wyniosłem z domu rodzinnego, czyli przekonanie, że najważniejszy jest człowiek i z myślą o człowieku, o obywatelu, o Polaku, o narodzie i społeczności, ale także o wolnych ludziach, można powiedzieć, na całym świecie, to po to działamy i po to angażujemy się, żeby również działać tak, by myśleć o przyszłości. Tak bym w skrócie opowiedział te dzieje. Bardzo, bardzo dziękuję. Panowie marszałkowie, jesteście postrzegani oczywiście przede wszystkim przez pryzmat tego, co dzieje się w parlamentach, ale prowadzicie obaj bardzo intensywną politykę zagraniczną. Spotykacie się z wieloma osobami za granicą, tymi najważniejszymi, którzy mają wpływ na losy Unii Europejskiej, na losy Europy. Czy bycie Polakiem, czy bycie Węgrem pomaga, czy przeszkadza w tych kontaktach? I gdzie jako Polska i Węgry jesteśmy w XXI wieku, na początku XXI wieku w Unii Europejskiej? I dokąd podążamy tak naprawdę? Czy mamy być spokojni, optymistyczni, czy mamy się przygotowywać na jakieś burze może? Bardzo proszę, panie przewodniczący, prosiłbym o zabranie głosu. Kiedy węgierski polityk nie może ominąć sytuację, której nigdzie indziej by nie spotkał, której źródło jest to, że my jesteśmy takim narodem bez towarzystwa, bez krewnych. My jesteśmy z Azji, przyszliśmy, jesteśmy najbardziej zachodnim azjatyckim narodem. Często mówią o naszych ugrofińskich korzeniach, ale my nic nie rozumiemy ani od Estończyków, ani od Fińczyków. Na pewno jesteśmy genetycznie odmienni. Wystarczy spojrzeć na człowieka z Węgier czy na człowieka z Bałta. I wtedy mamy takie pewne obrażanie się wobec świata, że nigdy nas nie przyjęli, nigdy nas nie zaakceptowali. I to jest fakt historyczny. Nigdy nie byliśmy w stanie do końca stać się częścią Europy. Zawsze mieliśmy poczucie, że nas oszukali. I myślę, że tutaj akurat mamy dużo wspólnego z Polakami. Powiedzmy, że jedną z podstaw naszej przyjaźni jest to, że zawsze nas oszukiwano, zawsze nas zdradzano. Z naszego punktu widzenia ta przyjaźń, że istnieje, ma dodatkową wartość, wzrasta wartość tej przyjaźni. Jest jeszcze ważniejsza niż jeśli byśmy nie byli w tej sytuacji Węgrzy na środku Europy. W ostatnich kilku latach było ciężko. Było ciężko być przewodniczącym parlamentu węgierskiego i wśród polityków zachodnioeuropejskich, i nasze stanowisko głosić. I powiem szczerze, jest nas wielu, ale jesteśmy między sobą. I tutaj mogę być szczery. I niezrozumienie to była najbardziej pozytywna reakcja, ale głęboka pogarda i traktowanie z góry były bardziej drastyczne formy i były bardziej przyjazne formy takiego traktowania.
nasi przyjaciele, którzy być może nas lubili, być może nas czasami wspierali, ale traktowali naszą politykę od 2010 roku, która najpierw w polityce gospodarczej, a później w konstytucjonalnych sprawach, a chronologicznie jako trzeci element tego była kwestia migracyjna i stanowisko, próbowali nas w ten sposób pomagać, że próbowali nas jakby ratować przed innymi, wobec Węgrów powinniśmy być cierpliwi, oni nie są zbyt dawno demokratami, jeszcze im nie wychodzi, jeszcze nie rozumieją wartości europejskich. Nie trzeba ich męczyć, trzeba im mądrze po ojcowsku, po bratersku pomagać im. I wtedy trzeba było powiedzieć, czasami nawet im opowiedziałem, że Węgry są tym nielicznych krajów, należą, które od tysiąca lat pod tą nazwą są na mapie. Cały czas na tym terenie, nigdzie nie przechodziliśmy, ani na prawo, ani na lewo. Najwyżej oddzielali tylko od nas 10 tysięcy, 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. I to już jest inna historia. Ale my po Magna Carcie, teraz profesor Öze opowiedział na spotkaniu Rady, 7 lat po Magna Carcie, mieliśmy złotą bullę królewską. Nie wiem, jak to nazwać, dekret królewski, które było pierwszym uformułowaniem podzieleniem się władzą, czyli demokracji nie uczyliśmy się teraz. My w naszym sali gobelinowej w parlamentu, co prawda XX wieku, ale jest pokazane spotkanie starszyzny plemiennej, w której jest pokazane to, że przodkowie Zgromadzenia Narodowego, to jest to zgromadzenie tych wodzów, którzy w IX i X wieku załatwiali sprawę państwa, jeszcze zanim powstało państwo chrześcijaństwo, jest zorganizowane przez Stefana Węgierskiego. Ja musiałbym to wszystko im opowiedzieć, wytłumaczyć, jeśli by ich to interesowało, ale nie. Ja musiałem znosić te różne krytyki w różnych stylach przedstawiane, aż ten temat migracyjny nie rozwinął się do takiego momentu, że już własna opinia publiczna, ich własna opinia publiczna, te elity zmusiła do zmiany. Jest wyjątkowo dobre uczucie być Węgrem i myślę, że Polakiem również jest wyjątkowo dobre uczucie być. W krajach wyszehradzkich my dwaj trzymaliśmy się we dwójkę i nie pozwoliliśmy, żeby nas sponiewierano, mimo że było wiele prób na to. I teraz historia moich przyjaciół powiedziało o to, że w ostatnich 7-8 latach była wielką sprawą być Węgrem, ponieważ w najdalszych krańcach Europy nawet, jak się wyjechało, to na małym bazarku na rogu, sklepiku na rogu, to wszyscy cenili politykę Viktora Orbana, więc jako człowiek prywatny było dobrze być Węgrem, a jako polityk już teraz powoli się zmienia dopiero ta sytuacja. I teraz pozwólcie, że moje świeże przeżycie podzielę. Byliśmy w południowej Ameryce, w Kolumbii, Ekwadorze i w Peru. I w Peru zaprosili nas, naszą delegację, na takie spotkanie, które było zorganizowane przez czterech parlamentarnych posłów, ale gdzie w gronie organizacji cywilnej spotykaliśmy się i ich uznanie i ich wsparcie. I prosili o naszą pomoc, ponieważ tą walkę, którą oni toczą na kontynencie, który jest głęboko katolicki, uważany za głęboko katolicki, przeciwko genderowi, że chcieliby przyjechać na Węgry i chcieliby, żeby ich wesprzeć w tej ich walce. I chcieliby się spotkać z węgierskimi politykami i z węgierskimi
z przedstawicielami społeczeństwa cywilnego, żeby stworzyć pewną sieć na świecie, która wspólnie walczy o to, żeby nasze dzieci, żebyśmy mogli zachować jako normalnych ludzi. I nazwa tej organizacji jest, że nie bawmy się naszymi dziećmi. I to jest walka o te nasze wartości. Między innymi w sprawach migracyjnych walczymy i w sprawie zatwierdzenia naszej konstytucji. I ja myślę, że coraz lepiej być Węgrem, Polakiem i możemy się czuć coraz lepiej tu w Europie Środkowej. I jeśli możemy trzymać razem, wspólnie utrzymać Wyszehradzką Czwórkę i możemy być poszerzyć ją a propos ostatnich dyskusji budżetowych unijnych, to daje nową możliwość na to, żeby utworzyć nowy platform i jeśli to uda nam się, to będziemy przyszłą Europą. Jeśli będzie Europa unijna, Unia Europejska, myślę, że będzie. Ja chciałbym, żeby była. To jest dobry pomysł, tylko niestety w ostatnich kilku latach zupełnie w złym kierunku poprowadzono ją. Jeśli będzie Unia Europejska, to my będziemy znaczącym elementem w reformowaniu tej Unii. Przede wszystkim budując również na te nasze osiągnięcia gospodarcze, które w ostatnich latach ten region wykazał. Czy to mówimy o Polsce, czy o Czechach, czy o Słowacji, czy o Węgrzech. W tej chwili dokąd podążamy, pańskim zdaniem? Proszę państwa, pan profesor zadaje cały czas trudne pytanie, ale odpowiem tak. Mamy świadomość, że jesteśmy dwoma historycznymi narodami. My, Polska, Polacy i Węgrzy w Europie Środkowej. I chyba nie ma innych takich narodów z taką historią i z taką tradycją jak my. Są Czesi, niemniej jednak to już jest troszeczkę inne. I ja zrozumiałem znaczenie wyciągania właściwych wniosków z historii, gdy zacząłem dopiero w latach 90. ją lepiej poznawać, a w latach 80. w podziemiu, gdy można było czytać Poboga Malinowskiego czy Oskara Haleckiego z wydawnictw z drugiego obiegu czy z zachodu przemycanych, zrozumiałem, gdy poznałem szereg różnych faktów, które można było interpretować jako pewien ciąg. A najlepiej, jak chodzi o stosunki polsko-węgierskie, to zrozumiałem, już będąc posłem, w praktyce poznając dzieje nasze, na żywo widząc współpracę, różne możliwości. I podam ostatni przykład. Kilka miesięcy temu otrzymałem od profesora Istvána Kovácsa książkę z dedykacją, dziękuję, o wykaz kilku tysięcy, chyba ponad 4000 ochotników polskich, którzy w połowie XIX wieku przechodzili, przekradali się przez granicę, przez Karpaty do Legionu Polskiego i by walczyć po stronie węgierskiej w Siedmiogrodzie i na Węgrzech przeciwko obcym. To wiedziałem, że jest kilkuset, ale żeby było 4500 i na dodatek z ziemi przemyskiej, mojej rodzinnej ziemi, kilkuset naliczyłem, tak pobieżnie przeglądając tę książkę i na dodatek kilkudziesięciu co najmniej gimnazjalistów. Czyli ludzi młodych, 15-16-letnich, którzy, powtarzam, przez Karpaty musieli się przedzierać przez kordony graniczne. Jakie bohaterstwo. Tego typu przykłady, proszę państwa, one pokazały mi, w jakim wielkim stopniu jesteśmy związani historycznie ze sobą. Mówiliśmy wcześniej, można śmiało postawić tezę, że w każdym pokoleniu mamy przykłady ważnych wydarzeń
i wybitnych postaci, które, dla których sprawa wolności czy solidarności, a więc walki za wolność naszą i waszą, żeby tak powiedzieć, miała ogromne znaczenie, a istota rzeczy dotyczyła tego, o czym mówił pan przewodniczący. Choćby ostatnie przykłady, to nie tylko październik 1900, czy czerwiec poznański, potem październik 1956 roku i ogromne tysiące Polaków od Przemyśla po Szczecin oddających krew w geście solidarności dla powstańców węgierskich. Ale to jest 68 rok. Sandor Bauer i Ryszard Siwiec. Dramatyczne postacie, no ale świadomie oddali życie. To jest coś, co jest najcenniejszego dla każdego z nas w sprzeciwie przeciwko reżimowi. Siwiec w sprzeciwie przeciwko, właściwie obaj, przeciwko najazdowi wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Lata 20. ubiegłego wieku, to wiemy, w sytuacji dramatu węgierskiego na skalę, no nie wiem, tysiąca lat, gdy 2/3 Węgier zostało, prawda, traktatem z Trianon odebranych Węgrom, 30% poza granicami, to Węgrzy potrafili zorganizować się i udzielać pomocy Polsce walczącej z bolszewizmem. I to nie tylko przecież była amunicja, tylko to były i oddziały. I gdyby ówcześni nasi sąsiedzi, prawda, zgodzili się, to oddziały węgierskie wywalczyły w Bitwie Warszawskiej. Tak się nie stało, ale pamiętamy to, bo to w bardzo trudnych sytuacjach to jest wyraz, proszę państwa, solidarności. I o tym trzeba pamiętać i o tym trzeba mówić następnym pokoleniom, bo wtedy w ten sposób budujemy solidarność. I moim zdaniem jesteśmy w tej chwili w sytuacji państw, mówimy o Polsce, w sytuacji państwa, które wbrew wielu, także i tym z zachodu, nie tylko tym ze wschodu, wielu interesom, twardo z determinacją budujemy podstawy silnego państwa, żeby zabezpieczyć byt narodu na następne pokolenia. Na następne pokolenia z myślą o tym, że jeżeli będziemy mieć uporządkowany kraj, silne państwo, to będziemy mogli rzeczywiście z odwagą i z nadzieją myśleć o przyszłości. Do tego nie tylko są nam potrzebne porządki wewnętrzne, ale tak wynikające z najnormalniejszej w świecie potrzeby sprawiedliwości. Bo przecież system sądownictwa to jest potrzeba sprawiedliwości, żeby te sprawiedliwe, a nie służyły jakimś interesom przez wielu niezrozumianym, żeby tak powiedzieć ogólnie. Ale oprócz tego potrzebujemy mieć gwarancję, że będziemy żyli dobrze z sąsiadami. Nie tylko z tymi sąsiadami na wschodzie, ale także z sąsiadami tymi naturalnymi przyjaciółmi, a więc w Europie Środkowej. Między nami jest Słowacja, między nami są Czechy. Różnie możemy patrzeć z perspektywy historii, ale dzisiaj w rzeczywistości mamy tak, że rzeczywiście szanując każdy naród i każde państwo w ich obecnych granicach, myślimy kategoriami pozytywnymi o Grupie Wyszehradzkiej. Mam świadomość, ile to trzeba wielkości ze strony naszych sąsiadów południowych, żeby przejść do porządku dziennego z pokolenia na pokolenie i traktować się wzajemnie jak równi z równymi, wolni z wolnymi. Ale moim zdaniem lepszej drogi nie ma. To jest najbardziej racjonalna droga, która może, prowadząc to przez współpracę, może dać nam szansę, że obronimy się przed tymi różnymi złymi trendami ze zachodu i wschodu. A jednocześnie będziemy budowali mocną, inną, lepszą Europę. Tak bym powiedział, że w takiej jesteśmy sytuacji. Czy mamy mówić jeszcze o sprawach gospodarczych, bezpieczeństwa? Czy... Bardzo dziękuję, panie marszałku.
Są wśród nas na sali marszałkowie, wicemarszałkowie, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier, panowie ministrowie, posłowie, senatorowie i tych wszystkich proszę, żeby się teraz nie zgłaszali. Serdecznie ich witamy. Natomiast prosiłbym, tak naprawdę mamy szansę tylko na zadanie jednego pytania. Zwracam się do członków, do tych osób, które biorą udział w Szkole Liderów. Jest możliwość zadania pytania w tej chwili. Bardzo proszę. Proszę przełamać lęk i zadać pytanie. Bardzo proszę. Pan Zoltan i Jardu. Dobry wieczór wszystkim. Ja chciałbym przekazać pytanie do pana Laszlo Kövéra, przewodniczącego. Wiadomo, że Związek Młodych Demokratów był taki człowiek, nazywał się György Kerényi, który nie tylko w Czechosłowacji, ale również w Polsce bywał bardzo dobrze. On reprezentował reprezentację Fideszu w wielu miastach w Polsce. Niewiele informacji o nim słychać. Nie wiem, czy jest możliwość odpowiedzieć na to, że jego krótkie działania. Niestety, bardzo panowie, nie szukam, że to kiedyś bardzo szukam. Az elején eltávolodtak a Fidesztől, nem feltétlenül azért, mert értettek velünk egyet, hanem azért, mert miután már stabilizálódott a helyzet, ők nem akartak közéleti. Po prostu nie chcieli politycznej roli podjąć. Powrócili do własnego fachu, zaczęli swoje życie. Ja pamiętam, ale nie umiem powiedzieć, co on teraz robi i którędy buszuje. Serdecznie podziękować. Köszönöm, te szeretnék mondani nagyon. Wszystkiemu panu przewodniczącemu Laszlo Kövérowi. Jak usłyszeliśmy, nie do końca wiemy, co nas czeka, co będzie w przyszłości, ale jak o tym już rozmawialiśmy na którymś naszym spotkaniu, wiemy, kto tą przyszłość będzie tworzył i to będziecie między innymi wy, drodzy państwo. Także dziękuję za waszą obecność i jeszcze raz dziękuję naszym gościom.